Witajcie! Dziś na tapecie znów 60. I kolejne problemy z nią związane. Co tam, Jarek, się stało? Aj, znowu hamulce, kurde, trzeba dalej drutować. Co mianowicie? Tutaj te siłowniczki, kurde, z jednego kapie. Ale na szczęście z tego, co jest niepotrzebny. I jak się uda, to jeszcze przetestujemy podnośnik. Tylko oleju trzeba będzie dolać, bo nie ma. I tu wam też właśnie chciałem o tym powiedzieć coś na ten temat. Na temat, kurde, na co zwrócić uwagę, jak się kupuje taki ciągnik. No to co? O piesku, pokaż się, dawno nie byłeś na odcinku. Tak, 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 tak. O tak, żeby nie było, że rękawiczką. To tak, losioczka, tak, losioczka. No to cyk. A więc tak na szybko to powiem, że kap jest tego siłowniczka. On jest niby, kurde, niepotrzebny, bo tamto koło i tak nie działa, bo go zaślepiłem, nie? Bo to jest od to zaślepienie właśnie. Ale żeby tam się nie dostawał jakiś brud, żeby brud nie trafił do układu jakby, jak się będzie jeździć, zwykłą nakrętkę, zakrętkę. A i tak na wszelki wypadek, żeby nie spadła, to jeszcze się tam taśmę zahaczy. O tak. I teraz rzecz najważniejsza, którą zrobiłem. Ha, żeby tam nie dochodził płyn do tego siłownika, to wykonałem taką operację. Tutaj jeszcze zaślepiłem po prostu to wyjście. I teraz to tak będzie wyglądało to wszystko. Tak. Tym sposobem zlikwidowałem dostęp płynu do uszkodzonego siłownika. Zobaczymy tylko, czy będzie wszystko hamowało na to jedno koło. Dobra. Podepniemy teraz zbiorniczek. O tak. Dokręcimy. Zobaczymy, czy to wszystko jest szczelne. Teraz mam tak, tu zaślepione i jeszcze tu zaślepione. I czy to zda egzamin, aby wyeliminować po prostu uszkodzony siłownik z obiegu. Nawet nie wiem, czy to się siłownik na to mówi. Jarek, ale to robisz straszne dziadostwo. Wiem, ale to jest, słuchajcie, tylko na te testy, żeby pojeździć traktorem, zobaczyć, jak się będzie jeszcze go resztę rozbierać, co jest jeszcze uszkodzone. Dzisiaj przetestujemy podnośnik. Te płytki chodnikowe. Dobra, starczy. No to jedziemy. Czy jedziemy? Podpompujemy trochę. Kurde, nie działa. Ciekawe dlaczego. Chyba trzeba odpowietrzyć. Gdzie jest kluczyk 12 do odpowietrzenia? No, jest kluczyk 12. No i niestety, nie wiem, czy tutaj nie trzeba będzie odpowietrzać. Bo dalej jest zapowietrzony hamulec. A, ta operacja, którą robiłem, mogła spowodować zapowietrzenie się hamulca właśnie tutaj. Byłoby niedobrze, jakby tak było. Oj, powiem wam, chwilę nie było relacji, bo już było bardzo źle. Powiem wam, zapowietrzyły się po prostu hamulce w tym kole. I próbowałem odpowietrzyć, ale tutaj ten odpowietrznik ledwo, ledwo dało się odkręcić. Najpierw odkręciłem przewód, myślałem, że to wystarczy. Bo ten mój patent działa. Po naciśnięciu na hamulec z przewodu płyn wycieka. Ale po tej operacji klejenia tutaj właśnie tego musiały się zapowietrzyć hamulce w tym kole. Na szczęście udało mi się ruszyć ten odpowietrznik, który jest tutaj. To by był dużo lepszy dostęp, gdyby sobie zdjąć błotnik. No ale nie będę tak jeszcze teraz zdejmował błotników na szybkości. No ale nic, może się uda odpowietrzyć, kurde, w tym kole
ten hamulec. Działa mocno, zaraz wam powiem, czy się udało, czy nie. Udało się, mój patent zadziałał. Mam trochę za duży ten klucz. Źle mi się odpowietrza. Powinien być mniejszy. Ale dało radę. Trzyma hamulec. Już jest odpowietrzony. Jakbym nie odpowietrzył w ten sposób, nic by z tego nie było, powiem wam. Ta moja robota poszłaby na marne, to moje klejenie tym poxipolem. Wygląda, że będzie gitarowo to koło zrobione. Powinno pięknie hamować. Dobra, teraz go wypchnę, bo dokręciłem. Ale dlaczego go nie zapalisz? A nie wiem. Nie pomyślałem o tym. Kurde. Ale pojechał daleko. Ja nie mogę. Dlaczego to tak? Dobra, hamulec na prawe koło działa. Wygląda nieciekawie to wszystko, ale działa. Odpowietrzyłem. I co teraz? Teraz chciałem wam coś powiedzieć o oleju w skrzyni, którego jest bardzo mało. I co wam chciałem powiedzieć? Że jak kupujecie od kogoś i ktoś wam mówi, kurde, jest mało oleju w skrzyni, proszę sobie dolać, bośmy tam coś wymieniali i tak dalej i nie było, nie kupiliśmy, to jest to zawsze trochę podejrzane, że są gdzieś jakieś wycieki, bo im mniej oleju w skrzyni, tym teoretycznie można ukryć, tak mi się wydaje, jakieś tam wycieki na simmeringach gdzieś, o tutaj, w tych mostach i tak dalej. No mi gość powiedział, żebym dolał, dlatego, że niby był zmieniany tutaj uszczelniacz na tym wałku, nie? I że dlatego jest mało. Ale zawsze jak ktoś tak mówi, to znaczy, że prawdopodobnie coś jest gdzieś nie tak. Ale doleję piąteczkę. Już piątkę dolałem, aby wtedy przyjechałem po kupnie. I powiem wam, że w ogóle na bagnecie to jest na samym koniuszku tylko. I to nie bardzo. Ale przecież ja nie narzekam. Była wolna droga. Chciałem i kupiłem. Spodobała mi się i jak na razie oprócz tych hamulców, no to co? Dolejemy oleju, pojeździmy jeszcze trochę i zobaczymy, co się będzie działo. Dlatego nie od razu nie zrzucam tych zwolnic i tego wszystkiego, bo ja wiem, co tu jeszcze wyjdzie. Chcę trochę nią pojeździć. Na razie mam hamulec na prawe koło. Ale fajnie to zrobiłem, nie? Że tutaj zaślepiłem, żeby nie szło w ten cylinderek. Nie myślałem tylko, że trzeba będzie odpowietrzać tutaj. No tutaj trochę jest zabawy przy tym odpowietrzaniu, ale dało radę. Dobra, dolewam olej. A dolewam też olej z tego względu, że zrobimy test podnośnika. Podniesiemy trochę płyt chodnikowych. Zobaczymy, jak będzie podnosiła GL4. Kurde, jaki by nie był. Zaraz, żebym kurde innego nie nalał. Zobaczymy, co to z tego będzie. Może teraz, jak będzie oleju tyle, ile trzeba, to okaże się, że skądś gdzieś wycieka. Że są jakieś nieszczelne simmeringi czy coś. Zobaczymy. Jest bardzo gorąco, więc olej szybko przez ten mały lejek i tak płynie. A jakby była zima albo nie wiem, tak koło 0 stopni, to pewnie bym lał i lał przez taki mały lejek. W każdym bądź razie prawy hamulec trzyma. Dobra, na razie starczy. Coś tam się pokazało na bagnecie. Więc zakręcam i podpinamy paleciaka. Zobaczymy, jak podnośnik podnosi, bo i tak muszę przewieźć parę płytek w inne miejsce chodnikowych. No to cyjnik. Zobaczymy, czy jest woda. Trzeba będzie kiedyś zalać płynem. Ale powiem wam, ta woda była taka na tym samym poziomie, jak ją kupowałem i praktycznie nic się nie zmieniło. No to chociaż tyle, to jest dobry znak. Chociaż dużo nie było jeżdżone. Aj, co będę palił? Najpierw rękami sobie przyciągnę paleciaka, od razu zapnę, bo jest lekki, nie będę tu manewrował. Więcej ceregieli z tym podjeżdżaniem
niż o tak zrobić. Na spokojnie się ustawi, żeby traktor nie warkotał. O, to. Od razu się zapnie. Będzie z głowy. No i dobra. I podnosimy, palimy i jedziemy. I testujemy podnośnik. I hamulce. O tak. Pięknie! Nie będę musiał ręcznie ich przekładać. Ale technologia, kurde. Powiem wam, nie wiem co jest. Nie, powiem wam, ale jazda. Myślałem, że skrzynia nie działa. Nie wiedziałem. Powiem wam, ja nie wiedziałem, że w 60, jak ta wajcha jest tak jakby w połowie, to kurde biegi nie wchodzą. Już mówię, oho, dolałem oleju do skrzyni. Pewnie już jest stan taki odpowiedni. To już coś nie działa. Dlatego mi sprzedał taką, że bez oleju będzie jeździć, a z olejem nie. A z olejem nie będzie. Kurde, ale się przestraszyłem. A tutaj jest ta wajcha po prostu. Chyba, że tak być nie powinno, to proszę was o opinię. No bo biegami mieszam, a ta wajcha była w połowie i po prostu nie chciała jeździć. Także, kurde, aż mi serce zaczęło normalnie szybciej bić. No ale dobra. Mam nadzieję, że jest wszystko ok. To dalej, kontynuujemy test. Teraz jak to na dół? A. Kurde. O kurde, podnosi. Ja nie mogę, podnosi. Mocny podnosi. Działa. Kurde. Urwią się te ramiona w końcu. Nie da się jakoś delikatniej podnosić? Kurde! Ale śmiga, 30 by tyle nie wzięła. Ustawię to sobie za kabiną, bo będzie malowana. Pomaluję sobie górę tej kabiny, nie? To akurat będę miał wyżej trochę. Pięknie. Teraz pojedziemy po eternit na palecie. Ale tego eternitu jest bardzo dużo, to nie wiem czy uniesie. O kurde. No to cyk po eternit. O. Eternitu jest chyba za dużo. Kurde. Patrzcie, wziął tyle eternitu. To jest okropny ciężar. Nawet nie chcę myśleć jaki, kurde. No ale dobra, przewiozę go w inne miejsce, bo tutaj to on mi przeszkadza. A tutaj sobie zrobię taki stoliczek ładny. Miejsce do wypoczynku będę miał tutaj na tych płytkach, jak nie będzie tego eternitu. No jedziemy z eternitem. Patrzcie ile płyt. Coś strasznego jak ciężar. Także dobra 60, kurde.
No ale traktor, ale dobry. Żeby mnie w głowę nie palnęło, jakby to się rozleciało. Poproszę kamerę. Nie, no powiem wam, pięknie podnosi. Na razie tak sobie tylko tutaj postawiłem, bo ten odbiór Eternitu to trwa i trwa. To nie takie szybko jest. To później jak przyjadą najwyżej, no to im podrzucę bliżej, kurde, bramy. A teraz co wam mogę powiedzieć? Przestraszyłem się tej skrzyni, kurde. Ale ważne, że jest jako tako. Hamulec póki co jest. Zobaczymy, czy jutro będzie płyn. Także radzę sobie jak mogę i co? Do zobaczenia, trzymajcie się, kurde, na razie, cześć! Ale będzie ładnie. Okej, fajrant. Trzymajcie się, cześć.